Prosiliśmy Państwa o chwilę cierpliwości, ale mam nadzieję, że ta cierpliwość popłaci Państwu i nam wszystkim, wszystkim tym, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do dzisiejszego programu po 9:00, rzecz jasna, w Telewizji Republika. Ja nazywam się Adrian Klarenbach i bardzo dziękuję Państwu za ciepłe przyjęcie, za wszelkie słowa otuchy, jak również wsparcia, które od Państwa otrzymywałem przez ostatni czas. Mam nadzieję, że ta nasza przyjaźń i miłość wzajemna trwać będzie po wsze czasy. A to również i za sprawą gości, którzy będą do nas przychodzić. Jest razem z nami pani poseł Paulina Matysiak, reprezentująca Lewicę Razem. Dzień dobry pani, pani poseł. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jest pan poseł Marek Jakubiak. Dzień dobry panu, panie pośle, Kukiz 15. Dzień dobry, kłaniam się, witam. Jest pan poseł Piotr Król z Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się, panie redaktorze, uprzejmie dziękuję za zaproszenie. I via Skype, proszę państwa, są razem z nami. Tomasz Buczek, Konfederacja w Barwinku. Dzień dobry panu, panie Tomaszu. Panie Tomaszu. Dzień dobry, witam serdecznie. A, dzień dobry, kłaniam się również. I wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Dzień dobry panu, panie ministrze. Dzień dobry panu, panie pośle. Rzecz jasna, PSL, trzecia droga. Widzimy się, słyszymy? Dzień dobry panu, tak, widzimy się. Słyszymy. Fantastycznie. Proszę państwa, to co elektryzuje dziś nas wszystkich, mamy co prawda dopiero 18 dzień marca, może już 18 dzień marca, to co ma wydarzyć się 20 marca. Mają być blokowane miasta wojewódzkie, rolnicy w żaden sposób nie chcą porzucić swojego protestu. Notabene słusznego, bo co do tego pewnie wszyscy się zgodzimy, że jak najbardziej racje rolników są słuszne, chyba że pani poseł ma inne zdanie. Nie, no można protestować oczywiście. No to tak jak w Sejmie. Pan poseł Król, inne zdanie czy nie? Nie, no zdecydowanie w tej, sytuacji nie ma innej alternatywy. Jeszcze można. Jeszcze można. Pan minister Krajewski, można czy nie można? Ale co można? Protest opóźniony co najmniej 2 lata. Protest opóźniony co najmniej 2 lata. Tomasz Buczek? Można, nawet trzeba w takiej sytuacji, w jakiej są rolnicy. No to dobrze, to w takim razie do ministra Krajewskiego, jeżeli można, to dwie sprawy, które mam od razu na początek, czy też na rozpoczęcie naszej dyskusji. Pierwsza, co znaczy to ugorowanie, na czym to polega, bo kto jak to, ale pan na rolnictwie się zna. I druga sprawa, dlaczego ten proces ma być opóźniony o 2 lata, skoro ja słyszałem podczas kampanii, które były chociażby do Parlamentu Europejskiego, chociażby w tych ostatnich kampanii, czy jednej kampanii przed wyborami parlamentarnymi zwieńczonymi zawiązaniem koalicji 13 grudnia, że mieliście przecież tyle złotych pomysłów na wsparcie rolnictwa i samych rolników, że właściwie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 14 grudnia powinna być już inna rzeczywistość. Oczywiście w takiej narracji może pan redaktor to przekazywać, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tylko 2 lata temu rząd Zjednoczonej Prawicy przedstawił jako oficjalny projekt plan strategiczny, który zawierał wszystkie zapisy Europejskiego Zielonego Ładu i wtedy rolnicy, gdyby protestowali, nie byłyby te postulaty zamieszczone w Europejskim Zielonym Ładzie. Dzisiaj nie trzeba by było odkręcać tego, zmieniać Europejskiego Zielonego Ładu, ale jeśli chodzi część związana z Zielonym Ładem, dużo zrobić i to wyprowadzić 4% swojej ziemi użytkowanej rolniczo z produkcji. Oczywiście może być to obsiane roślinami bobowatymi. W tych różnych zapisach różnie to wyglądało, bo 4% pojawiło się w tym najlepszym rozwiązaniu dla rolników. Jeśli mówiliśmy o innych pomysłach, które po drodze były forsowane, to 7%. Dodatkowo jeśli chodzi o międzyplon, czyli wsianie poplonów, międzyplonów, no to tam był taki współczynnik 0,3 liczony, więc to już dawało ponad 23%. I tu rolnicy o tym mówią od momentu, kiedy zaczęli już realizować te że jest to nie do spełnienia, że jest to problematyczne. Jakby tutaj u mnie w województwie podlaskim jest ogromny głód ziemi, gdzie ceny gruntów rolnych są coraz wyższe, bo to jest panie ministrze, a co to w takim razie za szczególna sytuacja, kiedy tak, ceny gruntów rolnych idą w górę, a ceny płodów spadają?
Na czym to polega? Gdzie tkwi fenomen? No to braku. Ja mam taki pomysł, proszę Państwa. Technicznie no, nie wszystko może się za pierwszym razem od razu udać. Moja premiera, mój debiut w Telewizji Republika. Mam nadzieję, że Państwo tak troszeczkę z przymrużeniem oka też podejdą do tych problemów technicznych i wybaczą wszelkie niedogodności. Do Pana Ministra Krajewskiego dzwonimy raz jeszcze i staramy się nawiązać... Panie Ministrze, Pan się nie obrazi, ale rozłączymy się na sekundkę. Halo, słyszymy się? No, ja staram się Pana słyszeć. Może teraz będzie lepiej. Halo, halo. Okej. Okay. Mhm. No tak jak mówię, tej opłacalności brakuje. Ja za chwilę wchodzę na spotkanie Podlaskiej Izby Rolniczej, gdzie też rozmawiać będziemy w temacie tych potrzebnych, szybkich zmian legislacyjnych, nad którymi pracujemy. Na pewno trzeba wprowadzić ceny minimalne. Ta opłacalność musi być. Jeśli się zaczyna psuć relacje, zaczynają się psuć relacje w rolnictwie, te cenowe, te związane z brakiem opłacalności, no to odczuwamy to za chwilę wszyscy, bo przecież i firmy współpracujące już dzisiaj mają problem. No tak, ale pan minister sprowadza właściwie, jeżeli mogę panu wejść w zdanie, to pan właściwie sprowadza cały problem do kwestii Zielonego Ładu. I o ile powiedzmy tak, rolnicy w zachodniej Europie rzeczywiście ten Zielony Ład postawili sobie jako główny punkt swojego protestu, o tyle my w Polsce, Polacy, Rumuni, Bułgarzy, Węgrzy, Słowacy, Czesi być może, Litwini, Łotysze, to my mamy problem nieco inny. Ten Zielony Ład, on rzeczywiście jest problematyczny, tylko to jest powiedzmy w skali tej naszej problematyki gdzieś coś na dalszym planie. Granica. No właśnie. I mieliście takie rewelacyjne pomysły, że jak tylko dojdziecie do władzy, przejmiecie władzę, plombujecie, zakładacie coś tam, kaucję wprowadzacie i to sobie wszystko idzie. No i gdzie to idzie? Można, panie redaktorze, coś? Pan minister? Panie redaktorze, dzisiaj to nie tak wygląda. No niestety rok napłynęły ogromne ilości z Ukrainy bez kontroli. Dzisiaj nie wygląda już to tak, że płynie w takich ilościach. Ale płynie. Tutaj nie jest tajemnicą też, że nie płynie. Często na tych protestach o zamknięciu granicy z Ukrainą. No niestety. Ale większość jest tranzyt i na tym powinniśmy się skupić, żeby tylko tranzyt wjeżdżał. Oczywiście wjeżdżają towary nie tylko na bezpośrednich granicach Ukraina-Polska, tylko dookoła jedzie przez właśnie te wspomniane przez pana redaktora kraje. I tu chcemy wprowadzić kontyngenty na wysokości kontyngentów, które obowiązywały przed 2022 rokiem, przed wojną. I to by pozwoliło oczywiście usankcjonować i naprawić te relacje handlowe. Goście w studiu troszeczkę się niecierpliwią, ponieważ winny jest im wdzięczność za to, że chciało im się do studia przyjść. Nie, żebym robił wyrzuty, bo wiem, że każdy z Państwa ma jakieś swoje plany i obowiązki i troszeczkę wcześniej to planowaliście. Ale to może też taki dobry moment, żeby powiedzieć, panie ministrze, i oddaję głos tutaj do studia, z ręką na sercu, że nawet wprowadzenie tych kontyngentów, o których pan mówi teraz, czy w ogóle wszystkich propozycji, które wiążą się z branżą szeroko rozumianą rolno-spożywczą, i tak wymagają zgody Unii Europejskiej. Sami raczej nie będziecie wojować z Unią, przynajmniej was o to nie posądzą. Ale tutaj nie trzeba wojować z Unią, bo na to jest wstępna zgoda i mam nadzieję, że będzie cała taka pełna zgoda. Natomiast te tylko na sercu trzeba przyznać i myślę, że wszyscy to... Tak czy owak, próbujemy to nasze połączenie poprawić. Pan poseł Król. Na dobrej granicy, bo ta granica działa w obie strony. Tak, to prawda. Ja z dużą cierpliwością i pokorą wysłuchałem pana ministra. Zacznijmy od tego, dlaczego ta sytuacja polskich rolników, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, jest o wiele trudniejsza niż tych rolników tak zwanych krajów Starej Unii, bo o ile rolnicy Starej Unii będą i głównie protestują przeciwko tym pomysłom biurokratycznym,
biurokracji brukselskiej, to o tyle polscy rolnicy, wchodząc do Unii Europejskiej, zostało przed nimi postawione jakby na poziomie indywidualnego gospodarstwa cały szereg różnych wymogów. Zależność, jakich możesz używać nawozów, jakich możesz używać środków ochrony roślin. Jeżeli chodzi o rynek buraka, w dwóch zdaniach dosłownie. Najpierw część cukrowni jest likwidowanych, jest wprowadzony limit, ile tych buraków się może pojawić. Część cukrowni jest przejmowana przez kapitał zachodni. Rolnik podpisujący... W większości niemieckiej. Taki przypadek. Rolnik podpisując umowę z cukrownią, jeżeli nie trafił, proszę popatrzeć, jakie tu były radykalne wymogi, jeżeli nie trafił, jaką konkretną ilość w tonach wyprodukuje buraków, jak oddał ich za mało, był karany finansowo, ale jak nie daj Bóg dał jedną tonę więcej, to też był za to karany finansowo. No i polscy rolnicy przez ileś lat się do tych różnych wymogów w różnych obszarach, jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt, jeżeli chodzi o uprawę roślin, się dostosowywali. No całkiem zupełnie już kończąc ten wątek rynku cukru, tak się jakoś okazało, że jakoś znacząca część polskich rolników w związku z tymi obostrzeniami zrezygnowała z uprawy buraków, no to ten rynek został uwolniony, ale to pewnie tylko taki zbieg okoliczności. No i teraz polskiemu rolnikowi, który się miał dostosowywać, ileś lat miał spełniać te wymogi, to są inwestycje, to jest czas, to są inwestycje w budynki, w maszyny i tak dalej, to się mówi, że właściwie tam z tej Ukrainy, no, jeżeli chodzi o jakość ziemi, to też nie trzeba mówić, to pewnie ci z Państwa, którzy historią interesują, to wiedzą, że Niemcy, atakując Związek Radziecki, jak w jedną stronę wozili amunicję, to w drugą wozili ukraiński czarnoziem, bo on jest po prostu najlepszy w Europie. No a ukraińskich rolników, a szczególnie te wielkie firmy, bo tak to trzeba określić, które tam przejęły to ukraińskie rolnictwo, no te wymogi nie obowiązują. Czyli z jednej strony myśmy wprowadzili obostrzenia dla polskich rolników, którzy mieli do czegoś dostosować, a teraz się mówi właściwie, niech wszystko z tej Ukrainy płynie. No, jakby ja bym chciał zaapelować do pana ministra, żeście wreszcie za robotę wzięli, bo prawda jest taka, że to embargo, które w tej chwili obowiązuje, to prowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. My jesteśmy zwolennikami tego na wniosek rolników, żeby to... I to przeciw woli Unii Europejskiej. Dokładnie tak, ale... do tego embarga jest... przystąpiły, wtedy było 5, później były naciski, były różnego rodzaju rozmowy. Ale jest oczekiwanie... I ta grupa państw się zmniejszyła, bodajże do 2. Ale jest oczekiwanie rolników, panie redaktorze, żeby to embargo rozszerzyć, no bo za chwilę jest wiosna, lato, pojawi się sezon na owoce i warzywa, za chwilę będą kolejne żniwa. No to jest ten okres, w którym to embargo trzeba rozszerzyć, uzgodnić i z jednej strony z Unią Europejską, tym bardziej, że mamy największy rząd po 89 roku. Nigdy nie było takiego wielkiego... Jeśli chodzi o jego liczebność. Tak, no szkoda, że ta liczebność się nie przekłada na jakość intelektualną. Uzgodnić z Unią Europejską, uzgodnić z Ukrainą i to jest realna pomoc, na którą rolnicy czekają. Pani poseł Matysiak, mimo tego, że nie jest w rządzie, to może też głos zabierze w sprawie. Tak, jeżeli chodzi o te protesty rolników, to oczywiście one mają dwie przyczyny. Z jednej strony to są te protesty związane z Zielonym Ładem. Tutaj polscy rolnicy protestują razem z rolnikami z innych krajów zachodnich, bo te protesty odbywają się... Ale myśli pani, że rzeczywiście ten Zielony Ład, Green Deal to jest ten główny powód, czy bardziej jednak to, co dzieje się na rynku, powiedzmy już nawet wewnętrznym polsko-ukraińskim, Unia Europejska jednak otwiera rynek, znosi granice z Ukrainą i mówi, dobra, no hulaj dusza, wszystko może iść do Europy. To jest dosyć złożona sprawa. Oczywiście mamy bardzo duży napływ towarów z Ukrainy i to nie jest tak, że przez ostatnie miesiące, przez ostatnie lata tych protestów nie było, bo rolnicy też podnosili ten problem napływających i zbóż, i owoców miękkich. Tutaj pan poseł Król przed chwilą o tym wspominał, że za chwilę znowu będziemy mieli kolejną odsłonę tegoroczną napływu tych towarów. I to świadczy pani poseł o tym, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia? Nie, zależy od punktu. Weźmy ministra Kołodziejczaka. Dzisiaj na antenie RMF FM mówi tak, że nie pojedzie na granicę w Gubinku i Świecku, która jest całkowicie blokowana, proszę państwa, to jest informacja, przed kilkudziesięciu minut. Nie pojedzie tam, ponieważ nie chce podgrzewać atmosfery i nie warto teraz rozmawiać. Kiedyś, jeszcze nie tak dawno temu... No pół roku temu pan minister, jeszcze wtedy nie minister, na pewno by tam się pojawił. I co by robił? I zupełnie szczerze uważam, że z rolnikami trzeba rozmawiać. Jeździ, czy coś innego? Nie, trzeba z rolnikami rozmawiać, wysłuchać argumentów i szukać rozwiązania. Warto też podkreślić, że jeżeli mówimy o chociażby napływie zbóż, no to tutaj to jest oczywiście skomplikowana materia, bo możemy przypomnieć sobie słowa ministra Kowalczyka, który mówił rolnikom, żeby zboża nie sprzedawali, bo jeszcze będzie ta cena rosła. No i się okazało, że jak ktoś nie sprzedawał, bo czekał na to, że jeszcze ta zwyżka będzie, no to jest niemile rozczarowany, kiedy cena spadła, a za ceny zbóż, na przykład pszenicy, na światowych rynkach odpowiada przede wszystkim Rosja, która stała się gigantycznym eksporterem
tych towarów. My podjęliśmy w Sejmie uchwałę i tutaj ja się cieszę, że była co do tego taka ponadpartyjna zgoda związana z tym, że należałoby wprowadzić kolejny pakiet sankcji właśnie na te towary żywnościowe z Rosji, ponieważ Rosja wykorzystuje swoją żywność jako po prostu broń. I do tego my... Pani poseł, ale my dzisiaj, ja rozumiem, że... Tylko jeszcze jedno zdanie. I do tego my, jako Polska, powinniśmy przekonywać inne kraje unijne, żeby zgodzili się z nami i taki pakiet wprowadzili. I na pewno to będzie trudne. Bo Hiszpania, Włochy kupują tę pszenicę rosyjską. Pewnie, że kupują. A dlaczego kupują? Bo jest tańsza, aniżeli wyprodukowana u nich. A ich przemysł jest oparty, hodowla na przykład kurczaków jest oparta na tym, że potrzebują tego zboża. I naprawdę my tutaj musimy uświadamiać to zagrożenie, które idzie ze strony rosyjskiej, jeżeli chodzi o te towary. I ale to jest pudrowanie sytuacji. Na tym poziomie rozwiązać chociażby ten jeden problem. Proszę zauważyć, rolnicy, do których będziemy się za chwileczkę odwoływać ze sprawą Tomasza Obuczka, który jest w Barwinku, nie protestują przeciwko zbożu, czy w ogóle produktom rolno-spożywczym pochodzącym z Białorusi czy z Rosji, bo przypomnę, z tymi państwami mamy zamkniętą granicę. My mamy otwartą granicę z Ukrainą i to jest problem. Tak, i to jest problem i generalnie problem też polega na tym, że patrząc na poziom unijny, bardzo trudno tę granicę uszczelnić, bo nawet jeżeli my ją zamkniemy, te towary mogą po prostu dotrzeć do innych krajów i z tych innych krajów i tak do nas wrócić. Jakby doskonale wiemy, że tak to działa, na to zwracaliśmy uwagę. Co ja uważam za duży błąd? Też błąd poprzedniego rządu, brak inwestycji w infrastrukturę, która pozwalałaby też przewozić te towary i rozwozić je. Ale nawet gdzie je rozwozić? No na przykład do Afryki, żeby one przejechały, żeby one przejechały, żeby one przejechały przez Polskę. Jest takie piękne polskie powiedzenie. Gdzie Rzym, a gdzie Krym? Panie redaktorze. Jeżeli pani przez Bałtyk chce na Morze Śródziemne wracać z powrotem, to powiem szczerze, coś tu nie gra. Niekoniecznie. Można te towary rozwieźć koleją i na przykład Rumunia zainwestowała te dwa, jakby nie przespała tych 2 lat. Wykorzystała środki unijne do tego, żeby rozwijać swoją infrastrukturę także kolejową, a my tego nie robiliśmy. I na przykład nawet przerzucenie przewozu tych towarów na drogę kolejową zaoszczędziłoby pewne środki, które mogłyby trafić do rolników bezpośrednio do nich. Ale zaoszczędziłyby dla kogo? Bo ten transport jest tańszy. Ale tutaj polscy rolnicy tylko dostają po plecach, albo brzydko mówiąc po kulach, polscy rolnicy na nic by nie zyskali. Ale panie redaktorze, pan uważa, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości my rozwijaliśmy infrastrukturę kolejową? W tym temacie także towarów Były plany chociażby Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nie. Znaczy, w sensie możemy porozmawiać bardzo chętnie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Ja mówię teraz o przewozie towarów drogą kolejową. Koleją. I tego rząd Prawa i Sprawiedliwości no niestety nie zrobił. Marek Jakub. Nie udrożnił tej linii, która jest przy granicy. Marek Jakub, wie pani, co to jest masowiec? Jeżeli chodzi o... Przepraszam, masowiec nie ma nic wspólnego z koleją. Jeżeli chodzi o CPK... Marek Jakub. Jeżeli chodzi o CPK, to pani poseł akurat tutaj jest wielkim zwolennikiem tego projektu. Podobnie jak ja. Natomiast, to chyba dobrze. Proszę pana, bardzo dobrze. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że jakby do meritum, proszę państwa. Otóż Polska została oszukana i rolnicy protestują, dlatego że czują się oszukani. Ukraińskie zboża, jakiekolwiek zboża, miały przechodzić przez Polskę tranzytem i miały trafiać dokładnie do Afryki. Tutaj złożyła Unia Europejska obietnicę budowania, właśnie modernizowania części torowisk polskich po to, żeby były szerokie, czyli kompatybilne z kolejami ukraińskimi. Nie doszło do tego. Amerykanie nam proponowali wielkie, gigantyczne magazyny silosowe. Nie, ale momencik. Panie pośle, drobna poprawka tylko. Nie proponowali, zapowiedzieli i to wszystko. No zapowiedzieli, proponowali, że jeżeli się zgodzimy, to oni to zrobią. Nikt tego nie zrobił. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, zachowanie co najmniej irracjonalne, dlatego że nie sfinansowali, ani nie pomogli Polsce finansowo w tym zakresie, ani powiem w jednym euro, co bardzo budzi emocje rolników również. I pozostawili nas tym wszystkim tak po prostu na pastwę losu. Oczywiście, że ukraińskie zboże to jest tylko 8% zboża, które wpłynęło do Europy, a 25% wpłynęło rosyjskiego zboża. I ono wpłynęło przez Morze Czarne, płynąc przez Morze Śródziemne do Włoch i do Hiszpanii. I przez te kraje weszło do Europy, zostało przetworzone i wraca w cenach dumpingowych do Polski. Czyli po prostu zwyczajnie Unia nie jest, proszę państwa, w tym zakresie uczciwa.
I powiem tak, jeżeli chodzi o embargo tutaj poruszone, no to proszę Państwa, Kazachstan, który jest dzisiaj hubem dla Rosji, ma ponad 7000% zwyżki eksportowo-importowej. I teraz my mamy sytuację taką, że w tej uczciwości swojej Unia Europejska wykorzystuje różnego rodzaju myki, żeby Rosja nie straciła na tym embargu jakimkolwiek. Tak więc kto stracił? My, dlatego że to nasze granice są zamknięte, a nie Rosji, bo Rosja ma granice dalej otwarte na Europę. Jeżeli ktokolwiek mówi, że Niemcy nie eksportują towarów do Rosji, no nie. Oni do Kazachstanu tylko i wyłącznie eksportują. Więc myślę sobie, że to jest bunt rolników, czyli nasz, bo to jest nasz bunt. Nie wynika tylko z faktu zboża, ale przede wszystkim oszustwa unijnego. Stąd efekt Zielonego Ładu i tego sztandaru. Zielony Ład musi zniknąć, bo to jest, proszę Państwa, jakby synonim tej uczciwości europejskiej i podejścia realnego do życia. Tomasz Buczek, Barwitek. Panie Tomaszu, co tam się dzieje? No jesteśmy dzisiaj wraz z panem posłem Grzegorzem Braunem tutaj na takiej interwencji, bo w piątek wydarzyło się coś, co już miało miejsce za rządów jeszcze Prawa i Sprawiedliwości, czyli próba nacisków na protestujących, aby zwiększyli przepustowość na granicy, żeby opuścili granicę. Ja to pamiętam z protestów transportowców, gdzie również udzielałem takiej pomocy, takiej interwencji, gdzie tutaj Prawo i Sprawiedliwość próbowało wymusić zwiększenie przepustowości, żeby te granice były odblokowane. Przypomnijmy sobie przecież, że to jeszcze rządy Prawa i Sprawiedliwości u schyłku 15 grudnia, kiedy oddawali stery Platformie Obywatelskiej, mogły jednym rozporządzeniem doprowadzić do tego, żeby transport polski był chroniony na skutek przywrócenia jednostronnego, przywrócenia systemu zezwoleń. Panie Tomaszu, ale ten transport był uregulowany. Do tego wszystkiego przypomnę panu realia, które były wówczas, a mianowicie były one takie, że my jednostronnie, bez zgody Unii Europejskiej, naszą granicę polsko-ukraińską na produkty rolno-spożywcze zamknęliśmy. Tak. Ale ja mówię o transporcie jako branży. A tutaj teraz mówię wracając do rolnictwa, bo to jest dla mnie analogiczna sytuacja. Rolnicy protestują również na skutek... Dlaczego transportowcy protestowali? Ponieważ zalewała ich tutaj konkurencja spoza rynku unijnego. Ukraińscy transportowcy byli tańsi, nie mieli tutaj opłat, które musieli ponieść polscy transportowcy. Tak samo jest w rolnictwie. Zboże, które do nas wjeżdża, które napływa, jest tańsze, jest wyprodukowane poniżej standardów unijnych. Na tym cierpi nasza produkcja. Dlatego rolnicy protestują. A dopytam pana od razu, ponieważ pan jest najbliżej tej granicy polsko-ukraińskiej w tej chwili. Jak to jest, że firmy zachodnie z kapitałem zachodnim, jest to kapitał czy niderlandzki, czy niemiecki, czy francuski, czy nawet gdzieś tam częściowo również ze Stanów Zjednoczonych płynący. Jak to jest, że te gospodarstwa, wielkie latyfundia w Ukrainie, one nie próbują implementować tych przepisów unijnych, tak żeby powiedzmy idąc gdzieś tam krok dalej, powiedzmy czytając w myślach niektórych polityków unijnych, kiedy Unia Europejska zamknie się ze swoją produkcją rolno-spożywczą i głównym producentem ma się stać Ukraina, a my ewentualnie będziemy mieli jakąś rolę przetwórczą, być może tylko będziemy, tak jak mówił pan poseł Jakubiak w przypadku Kazachstanu, takim hubem, przez który to będzie przerzucane i to będzie wszystko. Dlaczego Ukraina tych norm wyśrubowanych nie przyjmuje u siebie? Po pierwsze, to tutaj ta granica w Barwinku jest to granica ze Słowacją. Ale tak jest, ale Słowacy mają dokładnie ten sam problem. Dokładnie, a dlaczego mają to robić, panie redaktorze? No, po co mają sobie dodatkowo nakładać koszty, które zmniejszą ich produkcję albo będą skutkować wzrostem wytworzenia tych produktów? Po co mają to robić, jeżeli Unia na nich tego nie wymusza? Jeżeli są w Unii Europejskiej traktowani na zasadach członka Unii Europejskiej, a jednocześnie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów finansowych, nie płacą składki członkowskiej, nie muszą przestrzegać zobowiązań co do wytwarzania konkretnych produktów. Więc zezwolili na to nasi politycy, którzy zgodzili się na handel bez słowy z Ukrainą. I tutaj wszystkie opcje polityczne poza Konfederacją zgodziły się na to. My tutaj jeszcze w 2020 roku jeździliśmy na spotkania z panem ministrem Kaczmarczykiem. W Sanoku byłem na takim spotkaniu, gdzie mówiliśmy, jak zakończy się otwarcie na handel bez słowy. Byliśmy później w sierpniu 2022 roku na spotkaniu w Łańcucie z ministrem Kowalczykiem. Mówiliśmy, jak zakończy się otwarcie na handel bez słowy z Ukrainą. No tak,
tylko nikt godziny, nie mówił... Przez pół, panie Tomaszu, pół godziny ale, pan że... minister Kowalczyk obrażał mnie jako ruską nucę, że działam w interesie Kremla, bo mieliśmy odwagę wtedy mówić to, co było niepoprawne politycznie. Żeby być uczciwym w pełni, to były wówczas kontyngenty, które obowiązywały, chociażby te, o których mówił pan minister Krajewski, że marzy im się przywrócenie kontyngentów. No, pan minister Krajewski również tutaj ze mną protestował w maju 2023 roku na granicy w Medyce, intonował rotę z rolnikami, a dzisiaj jego frakcja polityczna nie robi nic. Ja na spotkaniu z panem Krajewskim w Tomaszowie nie tak dawno z rolnikami, gdzie był pan Siekierski, pan minister rolnictwa, powiedziałem kolegom z PSL-u, że muszą pokazać, czy mają jaja. Czy mają, przepraszam za kolokwializm, ale naprawdę tutaj wasz kolega PSL-owski, pan Hetman, jest odpowiedzialny za tą część rynku, która jest odpowiedzialna za handel, za tą część, prawda, rządu, która odpowiada za handel, za to ministerstwo i jednostronny zakaz nałożenia tych 14, embarga na te 14 produktów rolno-spożywczych, o których my mówimy jako Konfederacja, o których mówią rolnicy, rozporządzenie, jakie przedstawiła nasza koleżanka Anna Bryłka, mogłoby już dawno być zamknięte. Niestety tutaj też zrównuje PSL platformę z PiS-em, bo PiS u schyłku swoich rządów mógł zakończyć gehennę transportowców, rolników, wprowadzając te embarga, przywracając system zezwoleń, ale nie zrobił tego. I tutaj zasadnicze pytanie, dlaczego tego nie zrobił? Przerzucił ten gorący kartofel w ręce Donalda Tuska, w ręce Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni po to tylko, żeby nie mieć tego problemu, a problem pozostanie w rękach nowego rządu i oni będą mogli, tak jak dzisiaj pan poseł Król z pozycji patriotycznych, punktować. Ale zaraz, panie Tomaszu, ponieważ pan jest w tej dobrej sytuacji... Wszystkie partie polityczne poza Konfederacją są temu winne. Pan jest w tej dobrej sytuacji, że pan nie dzierży gdzieś immunitetu ani żadnego mandatu poselskiego, tudzież senatorskiego. To panu przychodzi troszeczkę inaczej oceniać pewne fakty i się z nimi zgadzać, albo nie zgadzać, albo nawet i samemu je w jakiś sposób tworzyć. Natomiast prawda jest też taka, że skoro pan poseł Krajewski kiedyś przyjeżdżał razem z panem i protestował przeciwko czemuś, to znaczy się, że mieli panaceum i mieli pomysł na to, jak problem rozwiązać. A ten problem zamiast być rozwiązanym, to on jest jeszcze bardziej intensyfikowany. Zgadza się. Zgadza się, tutaj pełna zgoda. Oceniam pana ministra Kołodziejczaka przede wszystkim jako takiego pacyfikatora słusznych obecnie trwających protestów. Widzę działania pana Kołodziejczaka, to jaką ma rolę do spełnienia w ministerstwie, jaką rolę powierzył mu Donald Tusk. Nie zazdroszczę tutaj PSL-owi, który nie ma sprawczości, ponieważ jest uzależniony od tej egzotycznej koalicji, od SLD przez Szymona Hołownię po Platformę Obywatelską. SLD już nie ma, jest Nowa Lewica. Lewica, Nowa Jakość, Nowa Lewica, ale razem osobno. Jasne. Jasne, ale tak jak pan tutaj redaktor zauważył, nie oceniam dobrze działań rządu, nie uważam, że tutaj jest jakaś chęć rozwiązania problemów rolniczych. Tak naprawdę na forum Unii Europejskiej nie udało się nic załatwić, to są tylko jakieś kosmetyczne zmiany. Wiemy, jak działa Unia Europejska. Unia Europejska działa w ten sposób, że zgadza się na jakieś zmiany, robi taki malutki krok wstecz, a po jakimś czasie robi 2-3 kroki do przodu. Dokładnie. I tego się obawiamy, że po wyborach europarlamentarnych, wtedy jak ten temat już nie będzie istotny dla polityków polskich, bo nie będą obawiali się utraty poparcia, które ma się przełożyć na określoną liczbę ich mandatów europarlamentarnych, wtedy nie zrobią nic, wtedy Unia Europejska zrobi... I wtedy będą wdrażać zielony deal jeszcze bardziej intensywnie, a do tego wszystkiego ewentualnie być może wtedy kwestia aborcji będzie na tapecie. Marek Jakubik. Jedno zdanie, bo to dość istotne. Ja bym chciał poprosić tutaj pana ministra jeszcze o wsparcie w tej sprawie. Natomiast komunikat dzisiaj w Polskę obiegł, że na rynku Rzeczypospolitej pojawiły się maliny z Malty zakażone. Więc bardzo proszę o ostrożność. To jest też efekt działania właśnie tego eksportu od tyłu do Unii Europejskiej, zapewne z Ukrainy. I truskawki z Maroka również, ponoć pewna seria jest... Przepraszam, truskawki, nie maliny. A no właśnie. Pan poseł Król. Dwa słowa, czemu powiedziałem o masowcach, no bo to, mnie to porusza, ja się trochę logistyką w życiu zajmowałem. No, jeszcze człowiek większej jednostki
ładunkowej i większego środka transportu już Masowiec nie wymyślił i pewnie dlatego, pani poseł, Ukraińcy swoje zboże głównie wywozili ze swojego kraju masowcami przez Morze Czarne. I jeżeli pani się wydaje, że to, co było wywożone w takiej ilości i takimi jednostkami można zastąpić pociągami, no to tylko się pani wydaje. Natomiast jeszcze raz trudno, bo ja się jakby staram nikogo personalnie nie zaczepiać, no ale jednak wydaje mi się, że nikt pani koń mi nie ciągnął, żeby się zapisać do klubu, w którym jest znacząca ilość osób, które zlikwidowały rekordową ilość linii kolejowych, mam na myśli rządy SLD, PSL. To tylko tak na marginesie, no a zobaczymy, mam nadzieję, że mamy wspólny pogląd, jak będzie szła realizacja linii kolejowych do CPK, bo ja się obawiam poważnie, że nie tylko ten rząd, za którym państwo głosowali za udzieleniem absolutorium, nie tylko nie zbuduje CPK, ale nie żadnej z tych linii kolejowych. No ale to za jakiś czas możemy się spotkać i pani poseł mi z tego... Pani poseł ma też odpowiada. Jeszcze ostatnia rzecz do pana a propos polskich transportowców, tylko no, pan pewnie zapomniał powiedzieć pan z Konfederacji. Jeżeli chodzi o system pozwoleń, no to on jest dwustronny. Te pozwolenia, które są wydawane dla transportowców ukraińskich, to jednocześnie mamy pozwolenia dla transportowców polskich wjeżdżających na Ukrainę, więc jak to nie będzie wcześniej uzgodnione, to tutaj akurat się jednostronnie... Ale ja panu nie przerywałem, grzecznie słuchałem. No to tego się jednostronnie nie da zrobić. Natomiast jeszcze raz podkreślam, my oczekujemy od rządu jako Prawa i Sprawiedliwość rozszerzenia embarga, w tym czasie uzgodnienia tych zagadnień i z Unią, i ze stroną ukraińską, bo to jest w tej chwili jedyna alternatywa i to jest to, na co rolnicy w tej chwili oczekują. Pani poseł Matysz. A propos tych masowców, oczywiście ja tutaj nie podważałam zasadności przepływu towarów drogą morską, natomiast pamiętajmy, że też ta droga była przez jakiś czas wyłączona. Nie jest też dziwne, że podczas protestów tej branży transportowej na granicy z Ukrainą, to strona ukraińska potrafiła swoje ciężarówki wwieźć do Polski na pociągach, wagonami. I był taki moment kilka miesięcy temu, warto o tym pamiętać. I jeszcze jedna ważna kwestia. Naprawdę patrzmy uważnie, co się dzieje, ponieważ my powinniśmy rozbudowywać i budować nasz terminal przeładunkowy po naszej polskiej stronie, ponieważ Ukraina chce w Mościskach wybudować swój terminal. Jeżeli to zrobi, to Ukraina będzie zarabiała na przeładunku towarów. I myślę, że tej kwestii trzeba dokładnie się przyjrzeć i dokładnie je pilnować, bo to jest w naszym interesie. Tak jak mówimy ale o tym... Ale kto dzisiaj powinien się tej sytuacji przyglądać? Oczywiście, opozycja, którą... Nie, panie redaktorze, to jest kwestia, którą powinno się zajmować Ministerstwo Infrastruktury i na pewno będzie. Natomiast ja przypomnę, że przez ostatnie 2 lata, ja o tym przed chwilą mówiłam, rząd Prawa i Sprawiedliwości ten moment przespał. Były kraje, które wykorzystywały środki unijne na rozwój infrastruktury kolejowej i Prawo i Sprawiedliwość tego nie zrobiło i to jest też jego odpowiedzialność. Ja mam nadzieję, że obecne kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury będzie dbało o rozwój kolei. A wracając do CPK, tak, ja też uważam, że te linie kolejowe powinny powstać, powinno powstać lotnisko. O to też zabiegam, jasno to też komunikuję i do tego też zachęcam kolegów i koleżanki z chociażby innych z Ministerstwa Infrastruktury, które ma się temu przyglądać. Nie przyglądać. Jeszcze jedno zdanie. Nie przyglądać. CPK wróci do Ministerstwa Infrastruktury. Ale jako co? Ministerstwo Infrastruktury będzie sprawowało nadzór i tak jak krytycznie... Ale nad czym będzie sprawowało nadzór? Co nie powstanie? Ja mam nadzieję, że powstanie i robię wszystko, żeby powstało. Stefan Krajewski, proszę państwa, ponieważ z panem ministrem umówiłem się, że o godzinie 10:00 rzeczywiście panu ministrowi podziękujemy i na to spotkanie z kółkami rolniczymi pana ministra wypuścimy. To jak pan to widzi, po 20 marca jaki będzie ciąg dalszy? Bo samo ugorowanie to chyba trochę za mało. To nie tylko ugorowanie, tak naprawdę wszystkie postulaty dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu, te, które rolnicy zgłaszają, bo trzeba też jasno powiedzieć, z tych ekoschematów są dodatkowe pieniądze. Nie da się wyrzucić wszystkiego, bo to pan komisarz Wojciechowski powiedział, wyrzucić wszystko, nie składać wniosków. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Rolnicy od lat korzystali z tych pieniędzy i chcą korzystać. Mam nadzieję, że zobaczymy się. Panie ministrze, umawiamy się tak. Po tych spotkaniach z kółkami rolniczymi zapraszam pana ministra do studia. Ta rozmowa będzie... samorządowe. A może jakość tego połączenia jest taka jak jakość tego rządu? Proszę państwa. Tak mi się to kojarzy. 3 minuty zostały do godziny 10:00. O 10:00 serwis informacyjny. My widzimy się chwilę po nim. Dobrego dnia.